28 września wspominani są błogosławieni Franciszek Pekgondzin i Małgorzata O, małżonkowie i męczennicy. Wiadomo o nich, że urodzili się na terenie dzisiejszej Korei Południowej. Byli chrześcijańskimi małżonkami, rodzicami czterech synów. Z powodu trwających w Korei prześladowań kościoła katolickiego zmieniali oni miejsce zamieszkania, a gdy nie było to możliwe, swoją wiarę praktykowali w ukryciu. 5 września 1868 roku policja wkroczyła do miasta, w którym mieszkali. Uciekli w góry, ale dla bezpieczeństwa rozdzielili się. Małgorzata aresztowano, gdy niosła na plecach niemowlę i bezlitośnie ją pobito. Franciszek natomiast znalazł schronienie u pewnego poganina. Zaprosił go i zapewnił o bezpiecznej gościnie, lecz niestety była to pułapka. W nocy wezwał policję. Oboje małżonkowie zostali przewiezieni do więzienia w mieście Juksan. Tam byli torturowani i ostatecznie zgładzeni 28 września 1868 roku z nienawiści do wiary katolickiej. Papież Franciszek beatyfikował ich w grupie 124 męczenników koreańskich 16 sierpnia 2014 roku podczas podróży apostolskiej do Korei Południowej. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech modlitwa świętych, których dzień obchodzimy, wyjedna nam Twoją pomoc, abyśmy mogli uczestniczyć w ich wiecznej chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.